czwarta edycja Festiwalu Podróżniczego za Horyzontem w Miejskim Domu Kultury. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem kolejny prelegent, pan Janusz Jadczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No, było o Ameryce, a teraz będzie o Kubie. Jak gdyby przeciwstawienie, bo wiadomo, że antagonizmy tam są. No, pewnie będzie. Tak. Janusz, ty ile czasu spędziłeś na Kubie? Spędziłem tam miesiąc w 2015 roku, dokładnie w lutym, bo to jest też ważne, że to był taki czas przyjemny pogodowo dla nas do takiej podróży z plecakiem. Zjechaliśmy Kubę całą, te 900 km długości przez wyspę, zwiedzając Hawanę, zwiedzając miejscowości, oglądając te atrakcje przyrodnicze. No i mamy bardzo piękne wspomnienia. To była pierwsza twoja wizyta? Pierwsza i jedyna na Kubie. W zasadzie nie staram się wracać do miejsc, w których już byłem, bo jeżeli uda mi się je właściwie w pełni spenetrować, to co mnie interesuje, co jest dla mnie istotne, co warto zobaczyć, czego warto doświadczyć, to właściwie już nie myślę o powrotach, raczej planować coś środki i siły i wszystko na kolejne. I właśnie chciałem zapytać o te środki, bo rozmawiałem jakiś czas temu z Bartkiem Osunkiem, który też dzisiaj się prezentował, no i opowiadał o tym, ile kosztował go pobyt w Stanach Zjednoczonych i szczerze mówiąc zdziwiłem się, że to nie są wcale aż tak olbrzymie pieniądze. Jak wygląda to od strony Kuby i od organizacji, bo ja powiem, są różnice chyba, nie? No, są na pewno różnice między podróżą do Ameryki a na Kubę, bo doszukiwałbym się tych różnic w możliwościach. Jeśli do Ameryki jest bardzo dużo lotów, bardzo dużo różnych dróg, którymi się możemy tam dostać, no to na pewno te ceny będą spadać, będą jakieś promocje, będzie się wyszukiwać. Jeżeli jest jakiś teren, do którego podróżujemy, który jest no, dosyć zamknięty, egzotyczny, ale też zamknięty, trudniej do niego dolecieć, dojechać, no to wtedy te ceny będą większe. Trzeba kupować bilety z dużym wyprzedzeniem. No, jeżeli planuje się podróż samodzielną, tak jak ja z małżonką to realizujemy, to musimy się przygotować do tej podróży. To nie może tak być, że jedzie się w drugi koniec świata na tramping, na taki backpackerski wyjazd w ciągu paru dni zorganizowany. To tak czasem studenci robią, ale nie. Tego nie polecam. Nie. Tego nie polecam, bo to jest szaleństwo i to jest duże ryzyko. No więc przygotowywanie, no to kupowanie biletu kilka czy dużo więcej czasu wcześniej, 8-7 miesięcy, rok zazwyczaj kalendarzowy biura lotnicze puszczają nowe bilety, więc jak kupujemy bilet wcześniej, to on jest tańszy. No, tak. To czasem jest to rząd bardzo dużych wielkości wcześniej, a później. Planowanie budżetu, no, poprzez wczytywanie, kontakty z ludźmi, którzy już byli. Przecież my nie jesteśmy odkrywcami, my jesteśmy tylko podróżnikami, którzy chcą na swój sposób odebrać ten świat. No to już wiemy, ile trzeba przeznaczyć na dzień, na tydzień, jakie zabrać produkty. Zabieramy często jedzenie swoje własne, no bo nie wiemy, jakie tam będzie lokalne. To jakieś konserwy, jakieś produkty z możliwością przechowywania. Więc jak się to wszystko poskłada tak do całości, to wychodzi tak, że jak powiem, że Kuba średnio kosztuje na osobę na 2 tygodnie z biur podróży około 14, 15, 16 tysięcy, no to w moim przypadku na miesiąc, na 2 osoby wydaliśmy właśnie porównywalną kwotę, więc to jest zupełnie inaczej. Tak? Czy Kuba jest bezpiecznym? Według mnie jest bezpiecznym miejscem, o ile możemy powiedzieć, że Karaiby i Ameryka Środkowa jest taka bezpieczna, na przykład jak Europa, chociaż ja nie wiem, czy Europa jest dzisiaj bezpieczna przy tych migrantach i przy tych erupcjach, które narastają. Ale tamten teren jest zazwyczaj taki, jakiego my byśmy się może nie spodziewali. Gorący, temperamentni ludzie. Inne reakcje na nasze zachowania. My no, nie podniecamy się tak szybko, nie ładujemy się tak szybko jak oni. To po pierwsze. Po drugie, zawsze zdarzają się ludzie źli, złodziejaszkowie, jacyś tam krętacze, jacyś próbują kogoś gdzieś zmatolić, więc jak się przygotowuje wyprawę, to trzeba o tym wiedzieć. Tego się nie da zrobić w tydzień, dwa, to co powiedziałem wcześniej. Więc
To wszystko powoduje, że my jadąc na Kubę w tym konkretnym przypadku, mieliśmy poczucie, że jedziemy do kraju, który może być inny niż oczekujemy. Natomiast, no, że zdarzyć się mogą jakieś niebezpieczeństwa, to zawsze może być wypadek, może być jakieś coś nieprzewidywalnego. Natomiast mieliśmy poczucie tego, że ludzie generalnie są przyjaźni. No, ten system kubański tego, no, niektórzy mówią reżimu, ale ja myślę, że to jest taki system, który charakteryzuje pewna dyktatura, nawet w dobrym tego słowa znaczeniu, że jest uporządkowany świat, że każdy zna swoje miejsce, że nie atakuje zbyt mocno, bo wie, że tego mu nie wolno robić. Mhm. To powoduje, że czujesz się bezpieczniej, że jesteś w jakimś takim miejscu łagodności. Natomiast, no, zawsze trzeba być przygotowanym na to, że jak ktoś mówi lokalny, nie idź tam, bo niebezpiecznie, albo nie chodź po nocach, albo no to nie idź. Do jakiejś tam podejrzanego klubu, bo są różne tam, bo chodzą tam różni, bo tam można się czegoś innego dowiedzieć albo dostać, no to jeżeli przyjmujemy takie ryzyko, no to musimy ponosić tego konsekwencje. Czy to prawda, że Kuba stoi rumem i cygarami? No oczywiście, że tak. To jest ich podstawowy produkt, cygara. Najlepszy tytoń na świecie, tak twierdzą znawcy. Ja to zasłyszane opowiadam. Fabryki produkują te cygara i wysyłają za granicę i możemy kubańskie cygara kupować u nas też w Polsce i w Europie i w świecie i są bardzo drogie. I na Kubie też są bardzo drogie. Też są drogie. Tak, ale naprawdę są smaczne. Ja, który nie palę zazwyczaj papierosów od lat, na tej Kubie zacząłem trochę pociągać cygara i zaczęło mi się to podobać, ale nie stać mnie na to. Natomiast rum produkowany z trzciny cukrowej, no to ma inny smak niż taki z Janusz, ile kosztuje butelka dobrego rumu na Kubie? Co, trudno mi w tej chwili tak z pamięci powiedzieć, ale myślę, że kosztuje takie 0,7 czarnego rumu, mogło kosztować około 100 zł na nasze pieniądze. To dużo. Tak. Kuba nie jest tania. Kuba ma dwa rodzaje pieniędzy. Ma te peso takie zwyczajne, takie nic nie warte i za te pieniądze w tych kubańskich sklepach takich podstawowych to naprawdę była biedny asortyment. Jakieś tam ochłapy mięsa, jakiś świński ryj do krojenia i tak dalej. Jakieś podrzędne rzeczy. Natomiast są też te peso wymienialne, które są tak jakby 1:1 do euro możemy przyjąć. Wartości. Tak. I za te pieniądze można kupować w takich lepszych sklepach i ciuchy, i różne gospodarstwa domowego artykuły, i alkohole, i cygara. Mnie się i w Kuba, tych sklepach to tak mnie się nie było tanio. Mnie się Kuba kojarzy z zespołem Buena Vista Social Club. No, to jest kultowy zespół. Na Kubie. Tak. Ale tam rzeczywiście muzyka jest wszędzie. Ojej, tam wszystko żyje muzyką. Ci ludzie mają w naturze swojej rytm, muzykę. Oni nie wstydzą się tego, że siedzi z kimś i nagle już go bierze. Kręci, go bierze, już by zaraz do tańca poleciał. Zespoły gdzieś, skąd się biorą? Tu gitarę ma już tam ten drugi coś na jakichś marakasach, na jakichś przeszkadzajkach i już zaczyna się muzykowanie. Śpiewają pięknie, śpiewają po hiszpańsku. No więc ta zaśpiewność tej muzyki. Muzyki, no, rytmy, to wszystko, to naprawdę robi wrażenie. No i do tego jeszcze dobre cygaro, szklanka rumu, piękne kubanki. No naprawdę piękne kobiety. A pogoda, temperatura? Bo ty byłeś... No, ja byłem w lutym, więc to była taka temperatura, jak u nas powiedzmy jest w maju, w czerwcu i nie pada. To jest też ważne, bo jak tam zaczyna padać, no to wtedy zwiedzania jest kłopot. Mieliśmy tam kilka dni deszczu, no to nie jest taki deszczyk, jak u nas popada i przejdzie, tylko tam po prostu lało, nie? Lało i potem było rozciapciane, potem było tak nieprzyjemnie, taka wilgotność, duszno było, bo zaraz to słońce operuje. Natomiast latem, no na pewno nie jest to korzystne pojechać. To tam jest gorąco bardzo. Byłoby gorąco. Piękny kraj. Ja uważam, że Kuba ma wielką przyszłość przed sobą. Teraz słyszymy, że już jakieś zmiany, że ten brat Fidela Castro, Raul, 85-letni starszy pan, przekazał władzę nowemu prezydentowi, który nie nazywa się Castro, jest z młodszego pokolenia, bo jest z roku 60 urodzony, czyli to jest człowiek jeszcze nie mający 60, czyli już jakieś młodsze pokolenie do polityki dochodzi. Pewnie, jak mówią krytycy, no jest wychowany w tym systemie, więc pewnie będzie dalej ten system socjalizmu kubańskiego utrzymywał. Ale tym Kubańczykom tam się nie żyje źle. Ja uważam, że o ile
Wszędzie nam jest źle, jak ktoś nami zarządza i nam tak. coś palcem pokazuje, ale nie widzieliśmy tam ludzi głodujących, nie widzieliśmy takich biednych, obszarpanych dzieci, jak na innych lądach Karaibów, czy na Jamajce, czy w Dominikanie, tylko nie w tej Dominikanie strefy turystycznej, tylko trzeba wyjść poza te kurorty i zobaczyć, jak wygląda, że ktoś na stołeczku sprzedaje kapsel od Pepsi-Coli, bo to jest dla niego wartość, a dla turysty to w ogóle jakieś szaleństwo, więc tak żyją tam ludzie w tym demokratycznym świecie, a w tym socjalistycznym widzieliśmy ładnie ubrane dzieci, jednolicie ubrane, idące do szkoły, machające nam. Przyjaźni ludzie. Gdzie Janusz Jadczyk wybiera się w najbliższym czasie? Planuje? No planuję, ponieważ nam doszło to do pewnych zmian też w moim życiu zawodowym, więc będę teraz troszkę inaczej mógł sobie planować swój czas urlopowy. To w planie jest na pewno Etiopia, bo chcemy zobaczyć miejsca tego historycznego chrześcijaństwa, bo Etiopia jest jednak takim miejscem, gdzie chrześcijaństwo w tej pierwotnej swojej warstwie miało swoją ostoję. I chcielibyśmy to obejrzeć. Miły kraj, mam nadzieję, że bezpieczny i że uda nam się tę podróż dobrze zorganizować. Myślimy też o Birmie, bo tam są piękne plaże, a w Birmie są w ogóle piękne zabytki tej kultury indochińskiej, więc to pozwiedzamy. No, byliśmy już w tamtej strefie świata, więc coś wiemy łatwiej. No, zaliczyliśmy już tą Azję daleką, ona jest bardzo miła, przyjemna, bardzo otwarci ludzie. Czasami to tak myślę, że na zimę warto by było stąd gdzieś wyjechać, żeby się nie musieć tak grubo ubierać, tylko tak sobie leżeć na ciepłej plaży i myśleć o tym, że gdzieś daleko, ale jest to, co serce najważniejsze, czyli ojczyzna, dom. To życzę ci tego, że jak tylko będziesz mógł, to żebyś na zimę zmykał do ciepłych krajów. No mamy takie plany. Myślę, Janusz Olejniczak, tak, ten tekściarz, który autobiografię napisał, tak robi, że jak się zaczyna ucieka. Bardzo wielu ludzi ucieka gdzieś miesiącami, tygodniami gdzieś na ciepłych terytoriach. Żeby wygrzać kości. Zwłaszcza jak to nie są takie te drogie możliwości. A Azja, akurat ta daleka Azja, Indonezja, piękne wyspy na równiku, na Celebesie, tam taki świat, że nie ma dostępu do telefonu, do internetu. Gdzieś na górę wychodziliśmy, żeby złapać sygnał, żeby jakiś SMS, który w kawałku przyszedł. Da się tak żyć. Dobrze, proszę Państwa, gościem moim i Państwa był Janusz Jadczyk, podróżnik, który dzielił się swoimi spostrzeżeniami z pobytu na Kubie. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Też dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będę miał okazję Państwu zaprezentować to, co na wyprawach uda mi się podejrzeć. Kłaniamy się pięknie.